Co pan sądzi o transplantologii, o przeszczepach serca przede wszystkim? Wspomniał pan o profesorze, który zaczynał. O Boże. Jestem za tym. Wiem, że to nie jest panaceum. Wiem, że przy dzisiejszej genetyce się to zmieni. Że nie trzeba będzie mieć serca człowieka. Wiem, że immunologicznie wszystko się zmieni, bo jak się patrzy dziś na immunologię, nawet w nowotworach, to to jest wielka rzecz. I to, co się dzieje w tej chemii i w człowieku też, to się zmieni. Na ten okres jest to wielka rzecz. I myśmy nie mieli takich rzeczy, myśmy nie robili tego, nie zdążyliśmy. Bo wiesz, w Łodzi nie robi tego, jak Molla nie ma, to nikt tego nie robi. A zanim cię poszle, zanim jak, to zawsze jest tam, jak to jest w Zabrze, czy to gdzie indziej, to tam mają już, no to jest, nie mamy dojścia do tego. Mamy, operujemy w całej Polsce przeróżne rzeczy, które nigdzie nie są operowane. Na przykład człowieka operuje, tylko chirurg operuje, który w ogóle już nie ma prawie jelit, jest na sztucznym odżywieniu i ma lentę. I go się operuje, on wychodzi żywy, żyje rok. Potem to się zakaża i nikt go nie chce już operować. W końcu, jak przyduszamy do ściany, jak się ktoś godzi, to jest za późno. Ale trzeba przydusić. Ale trzeba być bezczelnym. Trzeba być bezczelnym jako lekarz i trzeba być bezczelnym jako lekarz, żeby się nie zgodzić. To jest wszystko razem, ta bezczelność i tu i tam jest niekonieczna.